Zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju wcale nie wyklucza wojen. Wręcz przeciwnie, zakłada je. Naród tak ufał Armii Czerwonej. Ona miała taki wielki autorytet, że kiedy żołnierz na urlopie szedł w mundurze, to za nim dzieci biegły. Bardzo duży autorytet miała armia. Nas wychowywano przede wszystkim na filmach wojennych. Jeśli jutro będzie wojna, był taki film. Nasi zwyciężali wszystkich. To często pokazywali. I piosenka "Jeśli jutro wojna, jeśli jutro w marsz". Tak, tak, jeśli jutro wojna, jeśli jutro w marsz. Jeśli jutro w marsz, choćby dziś do marszu bądź gotów. Te pieśni, one wszystkie były ukierunkowane na wychowanie patrioty, na wychowanie obywatela Związku Radzieckiego. Dlatego te pieśni były właśnie, zwłaszcza pieśni wojenne, było o zwycięstwie, że jesteśmy najważniejszym państwem. Kiedy byłem jeszcze w drugiej klasie na Białorusi, trwały wielkie manewry i pokazali całą technikę, która brała udział w tych manewrach. Kiedy czołgi jechały, wtedy były czołgi BT z podwójnym silnikiem. I kiedy jechały w kolumnie około pół godziny, a potem czołgi ciężkie, to patrzyłem na tę technikę, na uzbrojenie. Pokazali cały sprzęt, samoloty, to myślałem, że nas nigdy w życiu nikt nie tknie. Nas nikt nie tknie. Mieliśmy czołgów więcej niż wszystkie kraje razem wzięte. Mieliśmy więcej wojsk powietrzno-desantowych, więcej samolotów bojowych, więcej okrętów podwodnych niż wszystkie kraje świata razem wzięte. Po co to wszystko? Ja wam pokażę. To T-40. To najlepszy na świecie pływający czołg. Nikt na świecie w ogóle nie miał pływających czołgów. Problem w tym, że jeśli bronimy swojego kraju, to nie musimy nigdzie pływać. W tym rzecz. A my mieliśmy samych tylko pływających czołgów 4000. 4000. To jest więcej niż Hitler miał wszystkich. My wojny nie chcemy, siebie obronimy. Niedarmo umacniamy obronę. No i cały czas zapowiadali, że będzie wojna. W radio o tym wciąż mówili. Przed wojną my, dzieci, bawiliśmy się w wojnę, w pielęgniarki i rannych. Jednego chłopca mało co nie powiesili. On był faszystą. Aleksander Newski? Tak, to dobry film był. Zachwycający film. O czym? O wojnie z Niemcami. Wiedzieliśmy tylko, że Niemcy są agresorem, a ZSRR to bardzo sprawiedliwe, demokratyczne państwo. W fabryce, gdzie moja mama pracowała, tam ich zebrali. Taki miting. I powiedzieli, że Związek Radziecki powinien zawrzeć pakt o nieagresji z Niemcami. Porozumienie. I moja mama wystąpiła i powiedziała, jak można zawierać porozumienie z państwem, które zawsze było naszym nieprzyjacielem. Po zebraniu podszedł do mojej mamy człowiek i powiedział, proszę nie nocować kilka dni w domu. Zmiana taka nastąpiła, że Niemcy na dzisiejszy dzień to też socjaliści. Wszędzie pisali, że Niemcy i sam Adolf Hitler to nasz bliski przyjaciel i towarzysz.
Nasz bliski druh i towarzysz. Też socjalista. Oni podchodzą do tego trochę po swojemu, a my mamy trochę inne podejście. Tylko tyle. Zaprowadzi porządek w Europie i my mu w tym dopomożemy. A czemu byliśmy niegotowi do wojny? Bo Niemcy podpisali z nami pakt o nieagresji. Prawidłowo. Taka umowa, że Niemcy nas nie napadną. Prawidłowo. Podpisano porozumienie pokojowe. Głównym sprawcą II wojny światowej był Stalin. Podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow, żeby Niemcy napadły na Polskę. I tym samym, aby wybuchła II wojna światowa. Dla nich mir i wojna. Dla nich pokój i wojna to instrumenty, to dwie ręce mordercy. I oni wykorzystywali zawsze pokój i wojnę dla jednego, dla ustanowienia światowego panowania. Po co mamy straszyć Hitlera? Niech napada na Polskę. Gdy napadnie na Polskę, to Francja i Wielka Brytania wypowiedzą mu wojnę. A za Wielką Brytanią stoją Stany Zjednoczone Ameryki. I tyle. Stalin mówi, niech kapitaliści gryzą się jak psy. Oto walka o pokój. Hitler potrzebuje surowców strategicznych. Bez sowieckiej ropy podbój Francji jest niemożliwy. I Stalin mówi, ja ci wszystko dam, ty tylko walcz. I Niemcy walczą z całą Europą. No oczywiście nie, oni walczą. A my na tyłach będziemy. Przecież nie żal nam panów. Niech Hitler ich wszystkich zniszczy. A potem my przyjdziemy ich wyzwolić, żeby w całej Europie było tak jak u nas.